Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Cudownie was tutaj jak zawsze widzieć. Dziękuję, że wpadliście i dzisiaj zobaczcie, co na was czeka. Cudowne szklanki, wspaniałe miseczki i tutaj jest dużo nowości do ogrodu, ale i też będą fajne wazony i doniczki w kształcie kaktusa, tak więc oglądajcie do końca, bo naprawdę warto. Przegląd zaczynam od tych fajnych świeczników, które są w kształcie kwiatuszka, występują w dwóch kolorach, są naprawdę piękne, zielony i taki różowy i zapłacicie za nie 17 zł. Świeżutka dostawa takich malutkich pudełeczek, to są takie mini szkatułki. U mnie występują w kolorze bordowym i zielonym. Ta zielona już jest bez tej takiej folii, to pokażę wam, jak ona wygląda w środku. Myślałam, że ona się będzie gdzieś, wiecie, trzymać, a ona po prostu, o, jest taka, że całkowicie ta pokrywka jest ściągana. I zobaczcie, takie maleństwo, można tu wsadzić pierścionki czy bransoletki za jedyne 7 zł. Jak wam się dziewczyny podoba, ale totalna petarda to są te talerzyki, zobaczcie, one są przepiękne, ja naprawdę bardzo lubię tą już kolekcję Exotic Patio, tutaj za te dwie takie mini paterki zapłacicie 25 zł. Jedną na przykład możecie mieć w kuchni, a drugą w pokoju. Co jeszcze? Cudowne świece. No ta obłędnie pachnie, naprawdę powiem wam cudo. U mnie były tylko dwa rodzaje. Jedna sztuka z tej tutaj słodziachnej, a druga z takimi zielonymi liśćmi i tam są takie owoce też. 15 zł one kosztują, słuchajcie. Dziewczyny, one są szklane. No i drugi wariant to jest ten. No i tutaj niby karmel. Powiem wam, obydwie słodkie, ale ta pierwsza zdecydowanie bardziej przypadła mi zapachowo. Ta kolekcja ma cudowne nowości, między innymi możecie kupić taką drewnianą tackę, zobaczcie, no cudowne liście, fajnie to błyszczy, możecie podać komuś kawkę. Kosztuje 50 zł, ale na tym też będzie idealnie wyglądać na przykład komplet, który za chwileczkę zobaczycie, szklanek i dzbanka. Szklane po prostu są takie zestawy w trzech kolorach. Co tu jeszcze? Są jeszcze roślinki, to też z tej nowej kolekcji. Tutaj na przykład macie takiego bananowca. 50 zł, bardzo ładnie wstawione tutaj są te kamyczki, co też jest, uważam, plusem tej roślinki. Jak wam się, dziewczyny, podobają te nowości? Oczywiście piszcie komentarz, bo ciekawa jestem, co najbardziej wam się tutaj spodobało. Te lampy, nie widziałam ich wcześniej, też bardzo ładnie wyglądają. Taka plecionka na dole i za tą lampę zapłacicie 65 zł. To jest cały stend nowości, więc tutaj kubeczki też królują. Nowe kubeczki 12 zł, pojemność 350 ml. No i co? Pokazały się też takie fajne miseczki. Miseczki są świetne, tylko cena troszkę za duża. 30 zł. No mogliby na przykład dać ją za 15-20 zł, to jeszcze wtedy ok. Ale co mnie urzekło i powaliło, to ten wazon w kształcie kaktusa. 15 zł, jest tak delikatny, tak piękny. Dawno nie widziałam takiej naprawdę śliczności jak ten wazonik. On jest naprawdę bardzo delikatny. I tutaj obok macie doniczkę, też właśnie w kształcie kaktusa, też jest przepiękna i ona kosztuje 25 zł. Kochane, lecimy dalej i tutaj jest kolejny fajny letni na balkon czy taras zestaw. Szklaneczki w trzech kolorach, 8 zł. Przepiękne szkło takie żebrowane. To jest podróba Homeniu. Oni mieli takie grube też szkło w zeszłym roku, a Pepko postanowiło zrobić taką delikatniejszą wersję. I tu możecie kupić różowe, zielone bądź niebieskie. Pokazały się też takie duże misy. To są takie miski, które możecie na przykład owoce wrzucić, bądź jakąś sałatkę taką owocową. 30 zł u mnie na razie występuje tylko w kolorze różowym. Myślę, że jeszcze pokaże się w zielonym i niebieskim. I totalny hit. Do tego są takie szklane, słuchajcie, dzbanki. One też są w tych trzech kolorach. No przepiękny zestaw.
jak Wam się podoba. Oczywiście też czekam na Wasze komentarze. Dzbanek 30 zł i pojemność to 1,6 litra. I tak, dziewczyny, prezentują się te trzy kolory. W zeszłym roku były plastikowe i dla mnie zdecydowanie te szkło w tym roku jest ładniejsze. Ale co możecie kupić na jakąś, widzicie, imprezkę? Takie plastikowe kieliszki kolorowe, wakacyjne 5 zł. No i kolejna nowość na dziale ogrodniczym. Pokazały się przepiękne girlandy z takimi kwiatuszkami. One są bardzo drobniutkie. Za te kolorowe zapłacicie 20 zł. W środku macie 35 lampek LED-owych. I jak widzicie, tu jest multicolor, bądź możecie kupić w barwie takiej bielutkiej. One tu już są otwarte, więc pokażę Wam, bo naprawdę warte zakupy. Jeżeli lubicie takie właśnie girlandy, mają bardzo ładne, delikatne kwiatuszki i zobaczcie, jak one wyglądają. Na dziale ogrodniczym oczywiście znajdziecie dużo lampek solarnych, tutaj między innymi taka za 25 zł. Bądź taka za 15 zł. Piękne rękawiczce i to chyba są tulipany, bardzo ładnie wyglądają, takie, wiecie, do ogrodu wiosenne za 4 zł. No i nowość, na patyczkach takie girlandy listki po przekładane, super to wygląda, 15 zł, myślę, że dookoła nawet balkonu czy gdzieś na tarasie będzie to pięknie wyglądać. Jeżeli interesują Was takie lampki LED-owe w kształcie żarówek, to tutaj w środku są już suszone kwiatki. A co jeszcze pokazało się w Pepco, to takie ogrodowe figurki mini za 12 zł solarne i macie trzy opcje do wyboru, sowa, jeżyk bądź taka wiewiórka. Kochane dziewczyny, na dziale dziecięcym również jest szaleństwo i takie na przykład gry, które były hitem TikToka, pokazały się w Pepco za 15 zł. Występują w dwóch kolorach, dla chłopca niebieskie i dla dziewczynek różowe. Totalny hicior tego odcinka to zapewne te hiszpańskie wachlarze, one już się cieszą powodzeniem. Występują w dwóch kolorach, zielonym i żółtym. Drewniane kosztują jedyną dyszkę. No i tak wygląda żółty. Ale zobaczcie, jak on jest duży, to myślę, będzie idealny na takie właśnie letnie upały, bo zazwyczaj widziałam takie malutkie te wachlarze. Co jeszcze? Nowa kolekcja to nowa torebeczka taka przez ramię. Możecie tu wsadzić portfel, 17 zł. Bardzo fajnie to wygląda. Ma taki beżowy paseczek. Jeżeli lubicie takie kolory, to jak najbardziej Wam się spodoba. Zestaw dwóch kosmetyczek Barbie za 25 zł. Pierwsza ma przezroczystą taką, widzicie, tą gumę, a w środku jest już logo. Co jeszcze? No jak lato, to dużo pokazało się zabawków dla dzieci i dla dorosłych. 35 zł taka propozycja, jeżeli chodzi o dzieci myszka Miki. No i co? No i są te świetne maty na plażę czy nad wodę. 40 zł, tutaj macie taką owocową, zieloną, one są naprawdę świetne. W tym Pepco znalazłam jeszcze ten stojak na te dzbanki, które pokazałam w poprzednim przeglądzie. Bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli nie widziałyście. 12 zł, tutaj jest pomarańczowy i ten złoty jest przepiękny, więc idealnie będzie pasował, bo tam był złoty kranik i właśnie szkło takie prążkowane. Co jeszcze? Tulipany za 8 zł, bardzo ładne. I co mi tutaj wpadło w oko? Taki podłużny kosz, 40 zł, zobaczcie. Myślę, że jeżeli macie taką wąską szczelinę pomiędzy ścianą, a na przykład pralką, to on tam się zmieści idealnie. Możecie tutaj wrzucić jakieś detergenty, czy jakiś na przykład, nie wiem, proszek, czy płyny do płukania. U mnie to zawsze leży luźno, a to jest naprawdę fajny taki mini koszyczek. I tak, dziewczyny, prezentuje się ta cudowna ściana z tą kolekcją. A co tu jeszcze? Zestaw dwóch takich sitek w kształcie miski. Możecie tu wysuszyć owoce. Myślę, że winogronka, truskawki i inne rzeczy będą świetnie w tym wyglądać. Za ten zestaw zapłacicie 15 zł. Na razie znalazłam tylko w kolorze zielonym. Jak kaktusy, to jeszcze jest taka fajna silikonowa przykrywka za 6 zł.
I teraz będzie ciąg dalszy. Zagłówki, kolor szary 12 zł, bądź taki fajny zielony. To jest mata chyba z tej najnowszej kolekcji. Coś podobnego było w zeszłym roku. One są naprawdę bardzo fajne. 40 zł. W Action pokazywałam ostatnio te poduchy na krzesełka i w Pepco pokazały się również. Tutaj zapłacicie za taką w liście 40 zł. Oczywiście lecimy na kubeczki, czy coś jest nowego, nie widzę, ale zauważyłam, że bardzo dużo jest powrotów i na przykład te beczułkowate kwiaty już chyba trzeci raz widzę w tym sklepie, gdzie jest dostawa nowa i dzisiaj również, tak więc 15 zł za te dwa kubeczki. Pierwsza propozycja to jest ta. I tu druga. Tutaj jest taki fajny kubeczek za 4 zł. On ma ciekawy wzór, 250 ml, jeżeli chodzi o pojemność, i możecie kupić go w takiej ciemnej zieleni. I na koniec jedna sztuka dla dzieci, fajny taki plastikowy kubeczek z zawijaną rureczką w środku za 8 zł. Kochane, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zostawcie łapeczkę, jeżeli tak, piszcie w komentarzu, co najbardziej Wam się podoba z tej kolekcji. Zapraszam na ostatni przegląd Action, tam są cudowne nowości. I oczywiście Pepco, tam były petardy, hity, tak więc musicie zobaczyć, bo teraz są szaleństwa półkowe, cudowne nowości, tak więc kochani, życzę przyjemnego dnia, przyjemnego piątku, pozytywnych emocji, pa! Dziękuję Wam pięknie za wszystkie wspaniałe komentarze, łapeczki, subskrypcje, jesteście wspaniali. Jeszcze raz życzę Wam cudownego weekendu, buziaczki, cześć! No i co dziewczyny, ja namówiłam się na to, dwie szklaneczki niebieskie, jedna różowa, ja mam w domu trio. No i Wioluś, namówiłaś mnie na tą z kaktusem, mam nadzieję, że też udało Ci się upolować, ja będę ją używać właśnie w okresie wakacyjnym. Tak wygląda ten wazonik na parapecie, nie patrzcie, bo jeszcze nie pościągałam wielkanocnych dekoracji, ale wazonik prezentuje się świetnie, tak więc polecam dziewczyny, bo jest naprawdę piękne. I to by było na tyle, trzymajcie się cieplutko, cudownego raz jeszcze Wam weekendu życzę, pa!